Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Horizon Forbidden West, tak? Zero Dawn, Forbidden West, dobrze. Forbidden West to jest druga część, moi drodzy. Ja jestem na streamie, jest ze mną ponad 20 osób i kontynuujemy przygodę. Dotarliśmy do miejsca. Zaraz spróbuję to na mapie sobie odpalić, zobaczmy. Na razie ta mapka jeszcze taka dosyć nie za duża. Dotarliśmy do miejsca, gdzie mieliśmy finałową walkę podczas Horizon 1. Tutaj, jak widzicie, mamy to oko Hadesa, którą przebiliśmy włócznią od Sylensa. No i teraz zobaczmy procesor kulisty. Nigdy nie mogłam jej wyrwać z... Gdzieś to pofrunęło. Co jest? Nie, nie zrobiłby. Nie mógł. Ze szczytu iglicy został wysłany jakiś sygnał. Chyba muszę się tam dostać. Ha! O, tam mamy się wspiąć. Okej, tutaj pamiętajmy o tym, moi drodzy, że w jedynce bardzo dużo było takich ala plot twistów, zwrotów akcji, jakichś takich naprowadzania gracza na jakiś tam inny tok rozumowania i tak dalej, i tak dalej. I tutaj teraz ten tok rozumowania naprowadza nas, że niby Sylens coś tam przy tej dzidce majstrował i przez to ona jakieś tutaj transmisje zakłóciła, czy tam przesłała gdzie indziej, że coś tam ogólnie było nie tak z tą włócznią. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj to wszystko prawdopodobnie nam się w przyszłości wyjaśni. Także lećmy tędy. Co to jest? Może przeskoczę na tę półkę za mną. Użyj R, by sterować kamerą. Podczas zwisania stuknij kółko bez dotykania drążków, by odskoczyć w tył. Aha. Bez dotykania drążków. Dobrze, że to napisali, bo już miałem właśnie ochotę podtykać drążek. Ale teraz już nie muszę tego robić. Aby skoczyć w bok. A, tutaj już trzeba drążkiem troszkę pomachać. Dobra, co dalej? Tędy. Coś więcej? Przytrzymaj L2 i stuknij, by aktywować przyciągacz. Muszę przysunąć tego żurawia trochę bliżej. A gdzie ja mam to? A, tam mam złapać, tak? No i proszę. Tylko jak przejść na iglicę? Gotowe. Teraz powinnam dać radę. Okej. Okay. Gdzieś pisało, że takie właśnie elementy z taką jakby siatką. Myślałam, że Silence mi pomaga, kiedy dał mi te włócznie. Ale wygląda na to, że mnie oszukał. No właśnie. Przeszłam coś przez iglicę. On ocalił Hadesa. I to jest właśnie to, na co gra nas tak jakby naprowadza. Gdzie wysłał dane, znajdę go. Oby węzeł transmisyjny na górze dał odpowiedź. Płyta jest uchylona. Może uda mi się wejść tędy. Strasznie irytujące są też te dźwięki, jak ona się wspina i ta aktorka, która podkłada pod nią głos, próbuje też tak jakby
Winda? Rekonstruować ten głos, tak jakby ona też się wspinała. Strasznie sztucznie to brzmi. Także ten odcinek, moi drodzy, to będzie ostatni odcinek rozegrany z polskim dubbingiem. Kolejne kilka odcinków pogramy sobie z angielskim dubbingiem na próbę, żeby mieć porównanie pomiędzy oboma dubbingami. I wtedy sobie porównamy te dubbingi i zdecydujemy, z którym tak naprawdę chcemy ostatecznie grać. Bo powiem szczerze, że ten polski z każdą kolejną minutą traci mocno. Pamiętam, że tak samo było w przypadku jedynki. Identycznie. Jest węzeł. Jest Jon. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, ile czasu ci to zajęło. Użyłeś włóczni, by ukraść Hadesa. Jak mogłeś być tak bezmyślny? Bezmyślny? To ty chciałaś zniszczyć Hadesa, zanim jego wiedzę dało się wydobyć. Tajemniczy sygnał, co go obudził chociażby. Albo gdzie zdobyć kopię Gai, której z takim trudem szukałaś. Skoro wiedziałeś, dlaczego niczego nie wiem? Przez ostatnie pół roku miałem dość problemów, Aloy. Tyle tylko, że poczyniłem postępy. Więc kiedy już przejdzie ci twój zupełnie nieuzasadniony gniew, może przyszłabyś do mnie na zakazany zachód, żeby dowiedzieć się, co odkryłem. Z pewnością cię znajdę. Tytułowy zakazany zachód się pojawił w końcu. Nie powinno być to zbyt trudne. Nawet dla ciebie. Dam znać Warlowi i Maradowi, co znalazłam. No dobra, po raz kolejny zauważcie, że akcja toczy się w koło tego Sylensa. On był bardzo mocno dominującą postacią w pierwszej części. Widzę, że w drugiej jest podobnie. Zmieniła. Prawie jak w dniu bitwy. Mogę się tylko cieszyć, że dziś burza. Niewiele osób w południku zauważy. Co odkryłaś? Hades. To nie koniec zagrożenia. Przeniósł się na zakazany zachód. To tam muszę iść. Aha, to może być trudne. Zachód jest zakazany nie bez powodu. Plemię straszliwych wojowników kontroluje te tereny. Ten aktowie, oni nie wpuszczają nikogo ze wschodu. Aczkolwiek za króla słońca Awada udało się jednak zawrzeć kruchy rozejm. Poza tym następna ambasada odbędzie się niedługo na naszej granicy. Gdybyś wzięła w niej udział pod auspicjami króla, ten aktowie może dadzą ci przejść, zamiast urządzić krwawe polowanie. Tylko tego mi brakowało. Kolejni. Król Słońce. Aloy, dobrze cię widzieć. Tak szybko zniknęłaś, że nawet ci nie podziękowałem. Damy teraz czempiące włócznie? Proszę! Damenie, cicho. To prawda, mamy dary. Dekorum zwykle wymaga, by ceremonia odbywała się w pałacu, ale uznałem, że będziesz wolała mniejszą pompę. Chodźcie, proszę. Awad, to bardzo miło z twojej... Utid, Vanasha. Szybko, dajmy jej to, zanim znowu ucieknie.
Serio? Musisz? Okej, mamy nową dzitkę. Przymierz. Chciałabyś mniejszą pompę. Piękne. W imieniu mieszkańców królestwa niech te dary przypominają ci o naszej wdzięczności. O Jezu. Wygląda tragicznie to, co ma na obie teraz. Pewnie chcielibyście zamienić parę słów. Przyjdź do mnie jeszcze przed wyruszeniem. Włócznia Aloy i włócznia czempionki. Aby dowiedzieć się więcej o ludziach z przeszłości, przejdź do sekcji biogramy. Tu być jakiś warsztat. Okej, okay, pomów z przyjaciółmi, zmodyfikuj swoją włócznię. No dobra, skoro rozmowa z przyjaciółmi jest opcjonalna, to ją pominiemy. Widoczność nakrycia głowy Aloy można włączyć i wyłączyć w menu ustawień w sekcji ogólne. O tak. O tak, poproszę. Wyłączmy to badziewstwo na obie, bo wygląda to po prostu tragicznie. Pokaż nakrycie głowy wyłączone. No i tutaj a propos tego, co pisał nam na czacie Xarses, niestety nie mogę się z tym zgodzić, że spowolnienie, wydłużenie, czas trwania skupienia, a wyżej jest spowolnienie koła broni. Spowolnienie koła broni widzę, natomiast wydłużenie czasu trwania skupienia niestety nie ma go tutaj, więc myślę, że jest to opcja dostępna później ewentualnie, bo do tej pory zauważmy, że o tym skupieniu jeszcze w ogóle nie było w tutorialu mowy, więc być może dlatego nie ma jeszcze tej opcji w menu. Okej, okay, Aloy już nie ma na głowie tego czegoś paskudnego, więc spoko. Podchodzimy teraz tutaj do warsztatu. Ulepszenie włóczni. Instaluj główne obejście oraz nowy moduł, który pozwala gromadzić i uwalniać energię kinetyczną w walce. A, już. Wymagana umiejętność wybuch rezonatora. Znów ciche dni. Dobrze, główne obejście zainstalowane. Dobra. Jest też coś nowego. Coś do gromadzenia i uwalniania energii. Rezonator powinien pomóc w walce. Okej, okay, rezonator. Zmodyfikować włócznie. Mamy to. Gdzie nam to jeszcze coś pokazuje? Tu nam coś jeszcze pokazuje. Co mi tu pokazuje? Co to ma być? Gdzieś coś pod nami jest, czy co? Nie mam pojęcia. Tutaj z kimś każe gadać. Tutaj z kimś każe gadać. Jesteś gotowa? Czy chciałabyś jeszcze porozmawiać z przyjaciółmi? Czas ruszać! Pora już na mnie. Kieruję się na zachód, więc będę potrzebowała prawa przejścia ten aktów, prawda? Gdzie dokładnie odbędzie się ta cała ambasada? Za beznadzieją. Ten kanion wyznacza zachodnią granicę królestwa. Na samym skraju znajdziesz fortecę Samotne Światło. Ambasada odbędzie się tuż za wrotami tej twierdzy. To dość daleko. 2 tygodnie piechotą. Najwyżej kilka dni szybkiej jazdy. W zasadzie to najlepiej będzie odpocząć tutaj. I wyruszyć rano. Oczywiście. Zajmę się tym.
Możliwe, że ta opcja odblokuje się później, napisał Xarses. Możliwe. Zobaczymy. Jeżeli to by była opcja dostępna tylko na PS5, to by było co najmniej dziwne. Raczej wątpię, żeby tak było. Po raz kolejny się powtarzam, Maćku. Jeżeli jest coś opcjonalnego bądź pobocznego, to nie mam zamiaru tego robić. Skupiam się tylko na głównych elementach, więc nie musisz pisać dwa razy czegoś. Jeżeli mówię, że czegoś nie zrobię, to tego nie zrobię. Okej, zaczynamy przygodę w Horizon Forbidden West. No zgadza się, jak widzimy tutaj, tak jakby chyba kończy się ten etap wstępu, ala takiego prologu, ala takiego tutoriala bym to może nazwał. Dosyć długi tutorial, umówmy się. Bo trwał dobre 3 godziny. Już wiem, że za tą piosenkę ten odcinek na YouTubie zostanie zdemotyzowany. No ale trudno, niech sobie pośpiewa kobieta. Niestety YouTube nie lubi takich śpiewanych piosenek. O, są te żyrafy, spoko. Już widzę tytuł odcinka. Podróż na zakazany zachód. No to prawda, Mariusz, tam... O, czekajcie, bo Mariusz w ogóle pytanie zadał, a ja nie odpowiedziałem. Witam serdecznie, Mariusz. Pytałeś, Bartosz, jak gierka się podoba? No ogólnie... Tak samo dobra jak jedynka. Na razie jeszcze za krótko, żeby coś więcej powiedzieć, ale zapowiada się dobrze. No i faktycznie, gra jest bardzo ładna. Jak na PlayStation 4, to szok normalnie, że tak stara konsola to uciąga. Tędy do samotnego światła? A tak, znaczy zwykle, ale nie dziś, jeszcze nie. A czemu nie? Cóż, beznadzieja. Cała dolina aż roi się od maszyn. Maszyny to nie problem. A, na pewno, ale mam przykazane, żeby nie uruchamiać kolejki, zanim złomianki nie odgwiżdżą, że wszystko gra. Słuchaj, nie przybyłam tu, żeby stać i czekać. Więc albo ty sprowadzisz ten wagonik, albo ja to zrobię. Tak, ale kto go wtedy przycholuje? Jeszcze w napisach było na zad. Szkoda, że tego nie powiedział. Ale jak ktoś cię spyta, to powiedz, że mnie zmusiłaś.
Okej. Okay. Ale niewiele ruchu. Mamy trofeum, dotarto do beznadziei. O kurde, pięknie to wygląda. To dlatego, że mamy przestój z powodu tego zamętu. Jakie maszyny sprawiają kłopoty? Wredne, a jest ich mnóstwo. Mówią na nie kolco grzbiety. Ale to dziwne, bo one nie są z beznadziei. Zjawiły się tu niespodziewanie. Nie macie łowców maszyn? Ach, mamy łowców, tylko żaden nie chce podpaść Ulwundowi. To samozwańczy szef Złomianek. A ten cały przestój to jego... Szef Złomianek. Tak, cóż, ja tylko tędy przechodzę. Muszę dotrzeć na ambasadę. Trzeba było mówić, to ci się prędko nie uda. Co masz na myśli? Słyszysz? To cała odpowiedź. Kto to jest? Kapłan Słońca Kardża. Zawiozłem go na dół wczoraj, nim doszło do kłopotów z maszynami. To bardzo ważny człowiek, a przynajmniej tak mówi. Ta ambasada w Samotnym? To on ma ją prowadzić. Świetnie. Co w ogóle jest za tawing? Jeśli nie zrobisz tego, czego żądam, sam Król Słońce dowie się o twojej bezczelności. Przez ciebie spędziłem całą noc w namiocie, drżąc z zimna, wystawiony na atak. Mogłem umrzeć. Ha, mnie nie chcecie przewieźć, ale te... Co? Tę dziewkę Nora? Dzikuskę? Z drogi, Hultajko. Władis, to Aloy. Uczony Władis. Aloy. No wiesz, zbawczyni południka. Naprawdę? Cóż, to nieco zmienia postać rzeczy. Zmierzam na ambasadę w Samotnym Świetle, czyli podobnie jak ty. Nie z tymi maszynami w dolinie. I tak oto Araman ogłosił, że kapłani Słońca są najwartościowsi i godni ochrony. Widzisz? Pismo! Udało już nie lubię typa. Światła, gdy kapitan straży powie, że jest bezpiecznie, ani chwili wcześniej. Dobra. Kapitan jest moim przyjacielem. A gdzie Erend? Porozmawiałabym z kimś, kto przedkłada praktykę ponad pismo. Władis. Uczony Władis. Uczony Władis wysłał Erenda na misję o świcie. By oczyścić drogę. I tak o świcie. Hej. Czyli w dolinę, tak? Tak. Mówił, żeby szukać tropów w ruinach na lewym brzegu. Dobra. Słyszałam, że macie przestój. Mogę ulepszyć sprzęt? Kowal ze Złomianek na pewno pozwoli ci skorzystać z warsztatu. Co do kolco grzbietów, to najlepiej użyć strzał kwasowych. Trafienie w zbiornik załatwi maszynę. Dzięki. Znajdę Renda i sprowadzę go. Hej! A ty dokąd? Na samą górę, żeby przeczekać. Wybacz, ale rozkazy są jasne. Żadnych pasażerów, póki nie ma gwizdka. Tak jest. Na mnie już czas. Wy? Jorów, mógłbyś odprowadzić uczonego do Złomianek i zaczekać tam na mnie? Oczywiście. Znajdę Erenda i pomogę oczyścić drogę. Ale potem koniec wymówek. Samotne światło. Ambasada. Jeśli taka będzie wola Słońca? Będzie. Uwierz mi. Ojeju, nie mogę się doczekać niestety już, aby zmienić ten dubbing na oryginał, ale już dograjmy ten odcinek. Niestety sytuacja powtarza się... Tak jak to było w jedynce. W jedynce też, z tego co pamiętam, jakieś 2-3 godzinki udało się na tym polskim dubbingu przejechać. Natomiast później robił się już tak kiczowaty momentami, że wręcz ciężko było go słuchać. Tutaj niestety powoli odnoszę bardzo podobne wrażenie. Także po tym odcinku koniecznie będzie trzeba ten dubbing zmienić. Pograć 2-3 kolejne godziny z
angielskim dubbingiem oryginalnym i zobaczyć, który jest lepszy, porównać je i wtedy zdecydować, który dubbing wybrać jako ten docelowy. I teraz tak. Ciekaw jestem, czy będziemy mieli tutaj wgląd na ogrom mapy. Niestety, ale chyba nie do końca. Bo widzę, że tutaj jest jakiś fog, ale ta mapa jest dosyć mała. Więc wątpię, żeby to była całość. Natomiast też nie mogę jej jakoś bardzo, bardzo mocno, znacząco oddalić. Także cóż, niestety. Tutaj mamy pozaznaczane misje, numer 1 oraz numer 2. Mamy też, jak widzicie, pozaznaczane jakieś takie siedliska, ewentualne ogniska. Jest to zaznaczone na mapie, ponieważ tak też sobie wybrałem w opcjach, żeby mieć takie podpowiedzi na minimapie. To na pewno umili mi i nieco przyspieszy rozgrywkę. Chociażby sam fakt, że mamy tutaj teraz pokazane te ogniska, w którym są miejscu, to już myślę, że da nam dosyć sporo. Ale jak widzicie, te wszystkie znaczniki są widoczne tak naprawdę po takim naprawdę bardzo, bardzo sporym przybliżeniu. O, tutaj na przykład nie ma ogniska, dopiero teraz się pojawiają. Także, no dobra. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak kontynuować przebieżkę. Natomiast tutaj zbliżamy się wielkimi krokami już do zakończenia tego odcinka. Więc bardzo fajnie by było przypomnieć sobie, jak się tutaj na wierzchowcu podróżowało. Chociaż podejrzewam, że pewnie trzeba tutaj jakiegoś wierzchowca sobie rozkminić, gdzieś jakiegoś upolować albo gdzieś jakiegoś przejąć, bo mój ewidentnie gdzieś tam został chyba na samym szczycie. Dobra, robimy tak. Szybki zapis sobie tutaj zrobimy, czyli rozpalimy to ognisko i teraz rozpalenie tego ogniska pozwoli nam skorzystać już z szybkiej podróży. Ja sobie skoczę jeszcze tutaj. O. Pobiegnę sobie tutaj takim przełajowym krokiem. Po drodze pozbieram trochę roślinek, ale odkryję sobie też tamto ognisko. Nie wiem po co, ale mam jakąś silną potrzebę odkrycia tego ogniska, natomiast chciałbym zobaczyć właśnie tą szybką podróż, ale już teraz widzę, że ona chyba jest identyczna tak jak w jedynce, czyli mamy tutaj na przykład teraz mam pakiet szybkiej podróży. Mam dwa takie pakiety, więc będę mógł wykonać dwie szybkie podróże, czyli tak jakby szybka podróż zużywa materiały i musimy do tej szybkiej podróży te materiały posiadać. I tak też było w jedynce, więc tutaj bez zmian. I teraz jak otworzymy sobie mapę, to mamy o i możemy wcisnąć R2 w celu podróży, zobaczcie. Zastanawiam się, czy tutaj nie można podróżować do tych miejsc, ale nie można, bo prawdopodobnie nie są one przez nas odkryte, dlatego jeszcze tutaj nie możemy podróżować. Okej, tutaj mamy jakieś poboczne questy, siedlisko kłorogów ognistych. Tutaj mamy siedlisko norników, siedlisko śmigaczy, no i jakieś nieznane, czyli pewnie jakiś też kolejny quest poboczny. O ile się nie mylę, to śmigacze to są chyba właśnie te nasze wierzchowce. Zastanawiam się właśnie, czy nie można by jakiegoś wierzchowca tutaj zdobyć w międzyczasie. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle możliwe na tym etapie, czy być może gra jeszcze tutaj nam nie oferuje tej podróży na wierzchowcu, bo tak jakby jeszcze nie zostało to odkryte, ale spróbuję to odkryć na własną rękę. Okej.
Niestety mój fokus nie pokazuje zwierzyny. Zaraz zobaczymy. O, są te śmigacze, zakradnę się do nich. Zdominuj! Dym. Ciekawe skąd się tu wziął. Dosiąć. No i mamy to. To było szybkie. Do twoich narzędzi została dodana umiejętność wezwanie wierzchowca. O, widzicie? I teraz na moim menu wyboru... O, coś mnie bije. A, okej. Okay. Inne wierzchowce się zdenerwowały. Inne wierzchowce się zdenerwowały, że wybrałem właśnie tego. Więc zaczęły mnie atakować, ale nie przejmujmy się tym. Jak tu się szybciej biegło? Chyba X-a się spamowało. Tak. Okej. Okay. Spamowało się X-a. I teraz fajne jest to, że mamy już dostęp do wierzchowca, o ile się nie mylę. Ała. O kurde. No to ładnie. Zobaczmy, czy odpalenie mapy pauzuje grę. Oczywiście, że tak. Dobra, wrócę sobie tutaj do tego ogniska na górę. Tam sobie zapiszę i zakończę ten odcinek. Co ciekawe, przy okazji sprawdzę opcję tego, że wierzchowiec trzyma się drogi. Tam. Zobaczmy. Faktycznie, sam się trzyma drogi. Bardzo wygodna opcja. Dobra, jak z niego zejść? Ha. Przyspieszenie, hamowanie, zsiadanie. Przytrzymaj i puść. Lekki atak, mocny atak. Zsiadanie. Cyk. O, można go jeszcze naprawić. Ciekawe. Robimy szybki zapis. I teraz, jak widzicie, do opcji szybkiego wyboru dołączyło nam wezwanie wierzchowca. Więc teraz dzięki temu będę mógł sobie już śmigacza przyzwać. Także elegancko. Ja sobie tutaj zakończę ten odcinek, moi drodzy, także kontynuujemy na streamie. Kolejny odcinek, tak jak mówiłem, będzie już z angielskim dubbingiem, ale z polskimi napisami, także nie martwcie się. Wszystko będziecie rozumieli, wszystko będziecie mogli czytać. Jeżeli chodzi o słuchanie, to posłuchamy przez najbliższe kilka odcinków teraz, jak brzmi dubbing angielski, czyli oryginalny. Porównamy je i zdecydujemy, co będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o dubbing. Także wielkie dzięki, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.